Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Istota cudu polega na przywróceniu nam zdolności kochania, czyli służenia. Jezus, wchodząc do domu Szymona i Andrzeja, zauważa, że ten dom nie jest taki, jaki być powinien. Nie ma w nim harmonii, której wyrazem jest wzajemne służenie domowników. Tam, gdzie nie ma harmonii, oznacza, że jest jakaś choroba, niekoniecznie choroba fizyczna, ale duchowa, moralna. Ludzie, kiedy są chorzy na duszy, jeżeli popełniają grzechy, to oni nie są nastawieni do siebie. Oni jakby uciekają od siebie, stronią, dystansują się. To jest znak braku harmonii. Jezus, uzdrawiając teściową Szymona, przywraca mu dom. Dom bez służenia, bez takich zdrowych relacji, on jest pusty, on nie ma w sobie piękna, umacniających relacji, wzajemnych odniesień. Kiedy domownicy przestają się ze sobą komunikować w prawdzie i miłości, bo wtedy można mówić o autentycznej komunikacji, nie odczuwają atmosfery domu. Tam, gdzie nie ma prawdy i nie ma miłości, nie ma klimatu domu. Człowiek nie chce do takiego domu wracać. Teściowa Piotra leżała w gorączce. Ojcowie pustyni już wskazywali na to, że to gorączka to objaw mocy szatana, że to jest symbol zła, które unieruchamia, blokując w człowieku zdolność miłowania. Zdolność miłowania. Uczniowie zaraz powiedzieli mu o niej. I to jest niezwykłe, że osoba chora była w tym domu najważniejsza. Na nią zwracają Jezusowi uwagę wszyscy, którzy tam byli. Nie można być obojętnym na chorobę, a przede wszystkim nie wolno być obojętnym na chorego. Ta troska o chorego jest też troską o odzyskanie naszej odpowiedniej, właściwej relacji z Bogiem. Pięknego człowieka poznajemy po jego między innymi wrażliwości na osoby chore. Ten, którego obejmujemy naszą troską, uwagą, obecnością, bliskością, zdrowieje. Zobaczmy, że kiedy nie ma ciepła, nie ma przytulania się w gronie rodziny, między domownikami, tamte relacje są sztywne, chłodne, zimne, oficjalne. Te osoby sobie wszystkiego nie mówią, nie mają zaufania. Gdy brakuje ciepła relacji, oczywiście podkreśla między mężem, żoną, między rodzicami a dziećmi, to tam czegoś brakuje. Czego? Duchowego zdrowia. My chorujemy, nie będąc zauważanymi przez domowników. Ten brak troski, niewrażliwość na obecność drugiego sprawia, że wchodzi on w doświadczenie choroby. Dlaczego źle się czuję? Dlaczego mam takiego, nie wiem, kaca moralnego? Dlaczego nic mnie nie cieszy?
ponieważ gdzieś zniknęły takie autentyczne relacje z tymi, z którymi mieszkam. Nie potrafię im spojrzeć szczerze, prawdziwie w oczy, nie potrafię powiedzieć tego, co autentycznie czuję. Nie potrafię. Dlaczego? Bo nie mam zaufania. Jak ten brak zaufania przełamać? Nawiązując relacje poprzez przytulenie. Proszę zauważyć, my bardzo często lekceważymy wartość przytulenia między tymi, których, tak mówimy, kochamy. Chory jest wezwaniem do czynienia miłosierdzia przez zdrowych, skupionych przy nim. Jezusowi trzeba mówić o chorych, trzeba mówić o źle się mających. I brak takiej postawy wskazuje na stan serca, ale też i ducha człowieka. Jest i tak, że chorzy fizycznie ujawniają chorych duchowo i emocjonalnie, bo ten człowiek chory równocześnie przyciąga do siebie wszystkich, ale nie wszyscy do niego chcą przyjść. Ci, którzy mają problemy duchowe albo emocjonalne, dystansują się do osób chorych. Niewrażliwość na chorego tam, gdzie możemy pomóc, jest nieodpowiedzialnością, jest znieczulicą, obojętnością, nawet stanem duchowej letniości. My w relacji z chorymi stajemy się zdrowymi w wymiarze ducha i uczuć. Często spotkanie z chorym odnawia duchowo. Teściowa Szymona umożliwiła tym, którzy byli w domu, spotkanie z Jezusem twarzą w twarz. Zobaczmy, że choroba jednych jest czynnikiem mobilizującym drugich do rozmawiania z Panem. I taka relacja przywraca równowagę w człowieku. Równowagę między tym, co duchowe, a tym, co w nim cielesne.